Mieszkańcy Goduszyna od lat domagają się wybudowania świetlicy, która miałaby pełnić rolę miejsca spotkań i integracji. W 2016 roku zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego. Niestety projektu nie udało się zrealizować. Jest duża szansa, że w tym roku inwestycja zostanie zrealizowana. Pewnego dnia pomyśleliśmy, że bardzo ważne jest, żeby mieć miejsce i dla młodszych, i dla starszych. I chcielibyśmy, żeby ta świetlica była takim obiektem, takim właśnie miejscem spotkań. I dla osób młodszych, i dla osób starszych, gdzie mogłyby się realizować, mogłyby spotykać się z przyjaciółmi, ze znajomymi, po prostu się integrować, bo to jest nasz cel. Integracja i współpraca mieszkańców. W budynku znajdować się będzie sala na 150 osób. Nie zabraknie także zaplecza sanitarnego i gastronomicznego. To będzie taki dom, miejsce spotkań, kubatura prawie 2,5 tysiąca metrów sześciennych. Tam będzie też miejsce, tak jak powiedziałem wcześniej, spotkań, pewne zaplecze sanitarne, zaplecze też gospodarcze, więc będzie można przyjść, spotkać się, napić się tej przysłowiowej kawy, ewentualnie coś zjeść. Czyli takie centrum integracyjne, można powiedzieć, nie będzie to jakieś wielkie. Co ważne, pomysł ten spodobał się mieszkańcom Jeleniej Góry. Bo jeżeli to będzie dla starszych ludzi, no to wiadomo, że nie mają co ze sobą zrobić, nie mają dużo czasu. Poza tym integracja by była, nie? Spotkania takie, opowiadania sobie z życia, z w ogóle co się dzieje, sytuacje jakie są, nie problemy różne rozwiązywać. Powinny być takie świetlice, więcej powinno być. Oferty na realizację tego zadania składać można do 24 maja do godziny 10 w Wydziale Inwestycji. Magistrat przeznaczył na ten cel 500 tysięcy złotych. Kwota ta jest identyczna jak ta wnioskowana 3 lata temu przez Stowarzyszenie Goduszyn w JBO. Zakończenie prac przewiduje się na koniec września 2020 roku.